protekcjonizm czy lojalność wobec polskich produktów i polskich producentów. Jak w dobie globalizacji można by zdefiniować współczesny patriotyzm gospodarczy? Odpowiedź na to pytanie ostatnio rozpaliła sporo emocji, zarówno wśród biznesmenów, jak i polityków. Poruszamy więc w kawie czy herbacie również ten temat. W naszym studiu Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Teraz Polska, i Robert Korzeniowski, współprowadzący projekt Polskie Puzzle w ramach Fundacji Teraz Polska. Witam Was bardzo serdecznie. Witamy serdecznie. Panie prezesie, na początek pytanie o Pana definicję o współczesny patriotyzm gospodarczy. Patriotyzm gospodarczy współczesny to jest element funkcjonowania zarówno społeczeństwa, jak i organizacji samorządowo-administracyjnych w formule uwzględnienia posiadanych własnych źródeł w celach życia konsumpcji na dzień dobry. Bo ja używam mniejszego sloganu, patriotyzm konsumencki, bo on jest decydujący. Gospodarczy to już jest troszeczkę zahacza te elementy protekcjonistyczne. Natomiast patriotyzm konsumencki, kiedy zarówno społeczeństwo, jak i administracja używa w pierwszej kolejności produktów nie gorszych, czyli takiej samej bądź wyższej jakości, ale produkowanych w danym miejscu, to jest właśnie w pełni zrozumiany patriotyzm. I mieszkańcy wybierają właśnie te produkty. Ciekawe jestem, jak to jest w innych krajach. Ty, Robercie, mieszkałeś we Francji bardzo długo. Tam to chyba strategia. W ogóle nie trzeba nikogo do patriotyzmu gospodarczego czy też konsumenckiego namawiać. Czy Francuz uważa, że w ogóle inne wino niż francuskie nie istnieje, ale tu akurat chyba nie ma większego problemu, gdybyśmy mieli polskie wino promować, chociaż to już się to zaczyna. Powoli się zaczyna. Ja myślę, że trzeba podchodzić do tego racjonalnie. Nie wystarczy po prostu być patriotą, ale trzeba być po prostu osobą, która potrafi wybrać też to, co jest dobre. No właśnie, bo wybierajmy polskie. Bo dobre, a nie tylko dlatego, że polskie. Tak, no. Nie mylmy elementów historii, prawda? Bo patriotyzm kojarzy nam się z elementem walki. To jest zwykłe, normalne funkcjonowanie na co dzień. Wtedy, kiedy używamy naszych produktów, zwiększamy również nasz potencjał. Nasze PKB, jak to się ładnie mówi, prawda? I nawet jest taki teoretyk, zresztą laureat Godła Teraz Polska, pan Ryszard Forek, który mówi wręcz, że im więcej będziemy wydawać na polskie produkty produkowane w Polsce i przez polskich pracowników, tym będziemy mieli większe emerytury. Prześmieszny system, ale naprawdę sprawdzający się. Zapytam Was o polską żywność. Dzisiaj w naszej kuchni fantastyczne polskie produkty, i te regionalne, i te jak najbardziej naturalne, i te ekologiczne. No, to, z czego do tej pory mówi się w Europie, słynęła polska żywność. Tymczasem w ostatnich tygodniach sporo informacji z różnych krajów do nas docierało, że z tą polską żywnością to nie do końca jest tak najlepiej. A to z Danii, a to z Czech. Były zastrzeżenia uzasadnione Waszym zdaniem, czy to jest też kwestia właśnie polityki i ochrony własnego rynku? Każdy walczy o swój rynek. Oczywiście nie można wszystkiego odrzucać z definicji, że na pewno jest zawsze idealnie. Natomiast ja uważam, że doszliśmy do takiego poziomu, jeżeli chodzi o produkcję polskiej żywności, w zakresie jej smaku i prezentacji handlowej. I jakości ekologicznej. Jak również no, przydatności w tej nowoczesnej kuchni, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, nasza kuchnia też przeszła olbrzymią ewolucję przez wiele, wiele lat, że dzisiaj wybranie sobie czy skomponowanie posiłków opartych wyłącznie na polskich produktach właściwie nie stanowi żadnego problemu. Nawet, nie wiem, oleje można zastąpić olejem polskimi, chociaż nic nie zastąpi dobrej oliwy z oliwek, kiedy jej naprawdę potrzebujemy. Także tu trzeba zachować odpowiednie proporcje oczywiście. Proporcji, tak, po pierwsze. A po drugie, jeżeli rzeczywiście jesteśmy atakowani na zewnątrz, dotyczące kwestii polskiej produkcji, znaczy żywności, znaczy, że jest jej już dużo, jest zauważalna. Właśnie ja mówiłam, że powinniśmy się cieszyć z tego, bo co do jakości nikt nie ma wątpliwości. To może właśnie nad wizerunkiem polskich firm i polskich producentów należałoby popracować w związku z tym. Cały czas się nad tym pracuje i przecież programy promujące polską gospodarkę, a w tym polskie produkty żywnościowe, nareszcie posiadają środki i mogą pokazywać się na zewnątrz. Przynosi to efekty na pewno. No jesteśmy jako kraj drugim na świecie producentem jabłek. Jabłko też jest naszym wspaniałym produktem, który możemy się promować wszędzie, ale tak samo i produkcja nabiałowa, jak i mięsna, jesteśmy silni. 60-80% produkcji jest eksportowane na zewnątrz. Mamy naprawdę duże sukcesy. Skoro rozmawiamy z gośćmi związanymi z Fundacją Teraz Polska, to na koniec nie mogę nie zapytać o to, kiedy kończą się zgłoszenia do konkursu, do tegorocznej edycji. Oficjalny termin zakończenia ubiega w tym tygodniu, więc do końca tego tygodnia przyjmujemy jeszcze zgłoszenia. Nie wierzę, że nie przedłużysz tego jeszcze, bo ja rozumiem, że w sporcie też są terminy, jest czas przygotowania, ale dajmy szansę się Polsce popromować. Hasło
Robert Korzeniowski, na pewno przynajmniej jeszcze przez tydzień będziemy przyjmować. Czyli jeszcze bardzo przez się cieszymy, zapraszamy oczywiście do konkursu. Zapraszamy najlepsze polskie produkty, www.teraz.polska.pl. A ja bardzo zapraszam do układania polskich puzli tych młodych 30-letnich, tych ambitnych studentów też, którzy... Dołączamy się do tego zaproszenia i gorąco polecamy. A gala i ogłoszenie wyników oczywiście w czerwcu. Kolejne znakomite polskie produkty wtedy poznamy. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę i za spotkanie. A teraz w kawie czy herbacie czas na konkurs.